Moi drodzy, zespół Dopaminę ma w składzie Ester Fała, 2,7, 2 BZ-y, 2 Lewandowskie. Zespół Smile postawił na 2 CS-y, ISA 7, 3 BZ-y 75 i UR i jeszcze IOP na Beczuni, czyli jeden magazynek tak naprawdę w całej bitwie. Mało magazynków. Malutko, malutko magazynków jest tutaj branych. Bywały takie turnieje, że brało się po 3 sztuki, po 2 sztuki, a tutaj bardzo, bardzo mało. Kurna, no. Nie wiem, powiem wam. Muszę to odświeżyć znowu, bo coś, kurna, cały czas przerywa. Cholera jasna, no. Nie no, dalej, kurde, przerywam szlak trafi. Dobra, mam pomysł, jak to rozwiążę. Dobra. Tak, będzie mieli. Zespół Smile, jak na razie widzę, ma tutaj stratę 3000 życia, 17700 do 14000. Spirit dostaje w bok bardzo dużo uszkodzeń z górki. Bastion ma fajną pozycję. Paddington pojedynkuje się z ISem 7, robiąc sidescrapa tyłem. Ten sidescrap tyłem w ISie 7 nie jest aż taki dobry. Wolałbym to robić raczej ISem 4. Spirit wyjeżdża na eksternal, ale on wpadnie do wody! Przesadził chyba! Wydaje mi się, że on to zrobił już, moi drodzy, niechcący. Oczywiście bał się, że go zniszczy na strzał, ale zawsze była szansa, że nie zniszczy go. Kamerkę schować? Kurno, i to jest problem. No dobra. Dobra. Chowam kamerkę jeszcze. On tutaj już stąd nie wyjedzie. BZ75 robi z siebie snajpera. Zespół Dopamin wydaje mi się, że będzie w stanie się utrzymać tutaj te 3,5 minuty. To już nie jest dużo. Bastian próbuje przymierzyć w Blura w Lewandowskim, jednak odległość jest na tyle duża, że będzie to dość trudne. Siemka miłego strumyka i jeśli można VIP-a Klanowicza na nick DZ i KU143. I op. Pierwszy strzał w ziemię, drugi strzał już lepszy, powinien skończyć tego ISA. No i jednak nie strzelał już więcej, nie chciał ryzykować, że odbije się.
Lewandowski już podjeżdża od dołu. To jest bardzo dobre zagranie, bo teraz wyjedzie idealnie na plecy CS-owi i Sowi 7. To może naprawdę fajnie wyjść. Mówiłem o tym jego flankowaniu, ale nie przymierzył tym Lewandowskim i dlatego nie weszło mu pecha. Może sobie teraz wpluć w brodę, że nie przymierzy lepiej. A STRV dalej w krzakach. Dziękuję bardzo, Mira Ściągista. Pojedynek 4 na 7, zespół Smile ma ogromną przewagę liczebną, ale stratę HP. Pytanie, czy będzie w stanie wykorzystać taką liczbę czołgów w te niecałe 2 minuty, bo to jest naprawdę już mało czasu. A ich czołgi też nie są zbyt szybkie, to są BZ-y, które bez dopalaczy już tak dobrze nie jeżdżą. A dopalacze oczywiście wykorzystały w początkowych minutach bitwy. STRV tylko czeka, jak ktoś wyjedzie w tych krzakach. C63 się rozbił. To jest chyba ten CS, który był tam zablokowany w wodzie. Tak mi się wydaje, że to właśnie on. A ciekawy jestem, czemu się rozbił w takiej sytuacji akurat. Chyba próbował wyjechać. Bardzo kosztowny przejazd BZ. Mówiłem wam o tym, że one zapłacą za ten wyjazd. STRV cały czas łupie. W końcu dostał spota, ale to nie oznacza, że zostanie zniszczony. Bo jego zniszczenie może chwilę potrwać. Poniósł pewne straty, ale wciąż ma 1000 życia. Wszyscy ładują. HP-kowo zespół Smile ze stratą. Bazę mogą przyjąć tylko na styk. I wydaje mi się, że raczej im się to nie uda. 20 sekund. Ferret jest bardzo blisko. Powinien mieć szansę zdekapować. Wystarczy jeden HX z jego strony. Mierzy, trafił. Baza zdekapowana. To oznacza, że raczej nic więcej tutaj już nie wskóra. I moi drodzy, zespół Smile nie zdążył wygrać. Mówiłem, że za długo im to zajęło i to się na nich zemściło. Więc zespół Dopamin postawił na 2 CS-y, do tego 5 BZ75. W zespole Smile jest podwójny CS, 1,7, 3 BZ-y i AMX50B. Początek bitwy. BZ-y i CS-y kierują się w stronę środka mapy. Oczywiście z zespołu Smile. Zespół Dopamin również wysyła wszystkie czołgi na mida. Witam panie Idzi. Idzi, podkreślenie PL, podkreślenie 1,15 zł. Witaj. Pierwsze strzały na razie nie zdały żadnych uszkodzeń. Nikt nie poniósł strat. Pierwszy damage. O, jest teraz Spirita, który próbuje zająć latarnię. No to jednak jest kosztowne i musi zjechać, ponieważ wie, że nie zrobi tego. Tyle tylko, że to go kosztowało i tak już większość życia. Został na 600 HP. Nieudany start dla drużyny Dopamin. Do tego, moi drodzy, jeszcze podpalony i op, zobaczcie jak pali się, stracił 1775 życia z podpalenia. Bardzo nieciekawa runda w jego wykonaniu. Wyjazd na Paddingtona, który teraz dostaje salwę od BZ. Przeżył jednak na oparach. Dark Ninja uniknął strzału od Bastiana, no to działo z BZ-y. Nie nadaje się do strzelania w medy, jest zbyt niecelne. Pojedynek BZ kontra IS na dole.
tam Nexus walczy z ISM 7. A tutaj moi drodzy BZ-y jadą już po Paddingtona, który jest na strzał, jeśli polosuje. Nie polosowało niestety. A Matus pojedynkuje się na tym dole i chyba przegra, bo jest na dwa strzały. Zespół Smile ma przewagę liczebną, ma przewagę w HP. Coś mi się wydaje, że tutaj zwycięży. Nexus na hita, dobity i Ferre tutaj spiernicza. Ciekawe, czy ma dopalacze. No ma jeszcze. No ale niewiele one mogą już mu pomóc. Jest na hita, jeden strzał jest po nim, dokładnie. Teraz szybki obrót i jazda na środek. Pomóc Bastionowi, który został sam. Został sam na dwóch. Nie radzi sobie może źle, bo teraz wykorzystuje dopalacza, aby zablokować tego CS-a. Ten CS jest sparaliżowany na 10 sekund. Można powiedzieć, że BZ taranując tak w sumie trochę ogłusza. A tutaj Iob, który po bardzo kiepskim starcie zostaje jeszcze zniszczony przez Dark Ninja. Ostatni Spirit za kamieniami próbuje się schować. Kręci się przed tył. Uniknął strzału, ale ten wypchany teraz przez CS-a czoł zostaje dobity. Mamy wyrównanie. No proszę bardzo, no proszę, proszę bardzo. I lecimy. Zespół Dopaminę na żółto. W ich składzie STRV, 2 CS-y, Super Conqueror. Jeden obiekt 277 Paddington i 2 IC7 Nexus i Blur. W zespole Smile, STRV, tak samo 430U, tak jest, ten radziecki czołg średni został wzięty nawet po nerfach. To dziwna decyzja moim zdaniem. Jest także podwójna piątka, Maus i 2 IC7. Póki co drużyna Dopamin przemieszcza się za tory. Zespół Smiley jest podzielony. Część w lesie, część na środku, część zajęła też okolice za torami. Najbardziej ofensywna jest gra Dark Ninja, który w tym momencie jest w sektorze F7. Połamał sobie drzewo, aby podświetlać tutaj czołgi, ale zobaczcie, że lecą strzały na ślepo. Maus na niego poluje. A tutaj 430U, który jest wybrany do roli zwiadowcy. Zobaczcie, optyka, system obserwacji dowódcy, cichy układ wydechowy. On nie ma dosyłacza, on nie ma wentylacji, on nie ma stabilizatora. On został wzięty jako zwiadowca, jako taki EBR, ale średni. Bardzo odważny wybór. My na serwerze europejskim bardziej wybieramy do tej funkcji CS-y. To znaczy, my bierzemy CS-63 właśnie w konfiguracji z cichym układem wydechowym, z systemem obserwacji dowódcy. Tutaj oni postawili na 430U, który też ma bardzo dobre maskowanie. No, wiadomo, jest za to wolniejszy. 2 IC-7 przebijają się teraz linią 0. Jadą oczywiście jeszcze kolejne czołgi, ale już za nimi. Oxmatus ponosi pierwsze straty, tutaj na pewno bardzo nieciekawie to wygląda, jeśli chodzi o takie atakowanie, no bo się ponosi straty, no to jest nieuniknione. I Blur się o tym doskonale przekonał. STRV na środku. Może szukać przestrzału. Dał już co najmniej dwa strzały. Jeden przebił, jeden nie. Kolejne czołgi wysyłane. Ale zobaczcie, że Matus dał radę się wycofać. Zdążył. Ox Matus dał radę spierniczyć. Miał podświetlać las, tylko tu się okazało, że nikogo w lesie nie ma. No i cała taktyka niewykorzystana. 430U. Został wzięty troszeczkę niepotrzebnie. No ale dzięki temu zespół Smile ma oczywiście więcej czołgów w tutaj okolicach środka i na
okolicach Zaatoru, więc no to jest coś, że ten 430 zapewni im kontrolę lasku. Eltymek, siemanko, witam. Na środku mapy Ethan, to jest to 10.5. Liczy na to, że ktoś tędy może wyjechać, ale nie ma za bardzo możliwości, aby tak się stało. Atak będzie poprowadzony od linii 0. Tutaj jedzie Nexus napędzany przez Blura. Ten wyjazd oczywiście kosztuje go bardzo dużo, bo pracuje tutaj STRV Bastion, który oddaje strzał za strzałem. No i zobaczcie, jeszcze zablokowali się tutaj gracze w ISAC 7. Blur będzie chciał wykorzystać wrak kolegi jako osłonę i zająć pozycję na wieży, ale nawet taka pozycja nie jest dobra, ponieważ STRV wciąż ma na niego przestrzał i ten STRV strzela raz za razem, dając tutaj o sobie znać i zobaczcie, że nie jest dobrze ustawiony ten wrak. W efekcie STRV ma piękne bicie i no strzela jak do kaczek. Bastian jest tutaj świetnie wykorzystany tym STRV-em. Amerykanie zespołu Smile wiedzą, co robili i są przygotowani na to uderzenie, które odpierają bardzo, ale to bardzo gładko. Bastian tym STRV-em ma już tutaj pewnie, o właśnie, prawie 4000 uszkodzeń. Naprawdę on ma tutaj strzelnicę, coś pięknego. Zazdroszczę mu, kurde, chciałbym sam grać w takiej bitwie z STRV-em. I zostały już tylko dwa pojazdy, jest to pan Paddington, który zostaje tutaj bardzo gładko wyjaśniony znów przez Bastiana w tym Esterfale. On chyba zrobił najwięcej w tej bitwie i ostatni gracz zespołu Dopamine Spirit, który no chce robić damage na mausie. Mierzy mu w dolną płytę, przebija go, ale jest to bez większego znaczenia, bo 7 innych czołgów, no przepraszam, już 6, zaraz go wyjaśni. Spirit, taranowany przez ISA 7, zostaje zniszczony i moi drodzy, mamy 2-1 dla fioletowych, dla zespołu Smile, który jest faworytem i przeze mnie, i przez komentatorów. Tomek Wasilewski, oba zespoły są z serwera amerykańskiego. Amerykańskiego, wiesz? I teraz, moi drodzy, lecimy z trzecią rundą. Zespół Dopamine ma w składzie Rheinmetall Panzerwagen. Tak jest, Rheinmetall Panzerwagen po raz pierwszy w tym turnieju. Powiedzcie mi z ręką na sercu, że spodziewaliście się tego lajta. Powiedzcie mi to, jeśli to jest prawda. Rheinmetall Panzerwagen. Dobrze widzicie, niemiecki czołg lekki 10 tieru. To nie jest błąd. To nie jest błąd, to jest najlepsze, to nie jest błąd. Oprócz niego jeszcze STRV, CS, E5, Konie, I7 i Lewandowski w zespole Dopamin. W zespole Smile klasyka, I7, E5, CS, Koń, ale mówię, ten Rheinmetall, szok. Paddington zaczyna fenomenalnie od podpalenia w Eksternala, który stracił prawie 2000 życia i spadł z krzesełka. Kurde, ale pierniczył tym CS-em ten początek. Naprawdę, no. Dziwna koncepcja, ale na razie wychodzi. Zobaczcie, jak oni jadą środkiem. Widzicie, jak oni jadą? Jak boty. Ale Blur wcale nie lepszy. Też przejechał jak bot środkiem. Kurde. Oglądając starcie amerykańskie, mam wrażenie, że oni lecą w kulki. To jest niemożliwe, żeby takie rzeczy robić. Zobaczcie, co zrobił Fluki. Przecież on wyjechał na sam środek. Jak paś. Bez wraku, bez budynku. Co tu się dzieje? Dlaczego oni tak dziwnie wyjeżdżają? Przecież te wszystkie pozycje tutaj są bardzo ryzykowne. Nie można tak stać, nie można tak się ustawiać. Jestem w ciężkim szoku, jak ustawiają się gracze zespołu Smile. A STRV tylko strzela i strzela. I tłucze, i tłucze. Jak taki tłuczek.
bardzo dziwny przebieg tego spotkania, muszę powiedzieć. Bardzo dziwny. I7 obijany w dolną płytę. STRV na liczniku ma prawie 3000 zadanych uszkodzeń. STRV naprawdę teraz ma już nieciekawą sytuację, bo jest wykryty i 7 na szczęście nie trafił w go. Podjeżdża, mierzy w dolną płytę, nie weszło. Nie chce się odsłaniać, bo wie, że to jest duże ryzyko, ale musi, odbił strzał tym STRV-em. Ten STRV odbił już 2000, to jest jakiś taki bardzo twardy STRV. 2000 STRV-em odbić to jest kurde kosmos. Ale jego szczęście w końcu się wyczerpało. Nawet jego szczęście musiało się kiedyś skończyć. Jak też każdego. Spirit mierzy tym Rheinmetallem na ISA 7. No, a pecha mu nie weszła. Wyjazd środkiem zespołu Smile oczywiście nie jest zbyt dobry. Wpadli w ogromny ogień krzyżowy. No i Nexusa może i zniszczą, ale straty przy tym poniesione są potworne. Paddington bardzo mądrze chowa się za budynkiem i unika kontaktu bezpośredniego z wrogiem. Wie o tym, że najlepiej będzie uniknąć po prostu walki bezpośredniej i snajpić sobie w te czołgi. Ale przy okazji chce jeszcze pozbyć się Ethana, który był już na oparach. A Rheinmetall swoją prędkością teraz może szybciutko dojechać i wesprzeć kolegów z zespołu. Tutaj Hayek byłby spoko. Taki Hayek, moi drodzy, mógłby strzelić za 400. Ciekawe, czy go użyje. No, nie było nawet potrzeby. 2-2. Bardzo łatwe zwycięstwo zespołu Dopamin. Zapoczątkowane w sumie przez to, co zrobił External, czyli stracił całe swoje życie w pierwszych sekundach. Całe życie miał do kosza. Celność jest jeden problem. Słaby pancerz. Poza tym ma wszystko. Nic więcej nie potrzeba. Na tym tierze, no, ciężko znaleźć coś lepszego. Zespół Dopamin postawił na CS63, VZT55, 2 Super Conquerory, ISA7 i 2 Lewandowskie. W spole Smiley jest to STRV, CSE5, Koń i 3 ISY7, więc tak prezentują się składy. Osobiście uważam, że zespół Dopamin ma typowy skład pod kampę, twardą kampę. Zespół Smile ma zestaw pod typowy atak. External w poprzedniej bitwie, robiąc otwarcie, stracił całe życie. Musi uważać, aby nie powtórzyć tego błędu, bo to już kosztowało jego zespół jedną rundę. Nie chcemy, żeby była powtórka z rozgrywki. Na linii 1-2. CSI7. Udało się ISA7 dać tutaj ważną pechę w Nexusa, ale CS już niestety nie miał tyle szczęścia. Zespół Smile
jako atakujący na razie robi sobie taką delikatną tutaj zaliczkę w uszkodzeniach, ale mimo tego, że zrobił uszkodzenia i dalej robi, teraz ucierpiał blur, to mają życia mniej, ponieważ mają po prostu bardziej delikatny skład. Zespół dopaminy miał więcej życia, bo wybrał Lewandowskie, a one mają około 3000 HP. To jest bardzo dużo. Systematycznie podjeżdżają linią H gracze Smile. Teraz jednak czekają na nich idealnie ustawione siły, na przykład Spirit w sensie, ale też jest Pan Pijem w Lewandowskim, Dark Ninja w Fawzecie, więc podjechanie tędy będzie bardzo kosztowne. Muszą być na te straty przygotowani. Rico Tox, wykrzyknik, poradnik. Komenda była. Zespół Smile, mając coraz mniej czasu, decyduje się zaatakować. Wszystkie siły wysyłają już na linię 890, czyli na kapo numer 2. Tylko 1 i 7, pan Oxmatus pokazuje się na północy w okolicach bazy 1. To ma oczywiście zmylić zespół Dopamin. Ale czy uda się im osiągnąć cel, wątpię. Panie Cesiek, bardzo dziękuję za zgłoszenie do klanu PNL. Zaprosimy. 10 bitew w tygodniu w podkreślenie Cesiek, podkreślenie 5 zł. Dwa czołgi są świetnie przygotowane, PM i Dark Ninja. No i to spowodowało, że na przykład pan Ip utracił troszeczkę życia. Ale to nie są jakieś ogromne straty. Ip mierzy w tył Dark Ninja, dostał tutaj Dark Ninja pechę. Ethan już gorzej przymierzył. HP-kowy zespół Dopaminy ma ogromną tutaj zaliczkę. 3000, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo na razie zespół Smile może tutaj wykorzystać więcej ruchów w tej strefie. Zabity ładowniczy u pana Ipa, no to jest denerwujące, ale miał wolną apteczkę. Ethan na ogrysku, za chwilkę skończy go Paddington, tak mi się przynajmniej wydaje, no właśnie. Pojedynek Lewandowski kontra I7. A w tej sytuacji wolałbym być Lewandowskim, powiem szczerze. Z uwagi na uszkodzenia, choć I7 chyba ma przewagę sprytu. Zobaczymy, czy uda mu się objechać tego polskiego heavika. Jest taka szansa. Pogubili się obaj panowie i teraz tym Lewandowskim nie mierzy prawidłowo, dostaje strzała Lewandowski. Nie trafia, fatalny strzał Blura i teraz zbierze jeszcze jeden pocisk. Oj. Gracz ten nie wyczuł tej dobrej intencji wroga, ale dostał za zero w gąsienicę. Kupa szczęścia. Dalej pojedynek trwa, teraz udało się troszeczkę lepiej strzelić Lewandowskiemu, ale pamiętajmy, on będzie dużo ladował. Bardzo mało czasu zostało zespołowi Smile, jeśli chcą wygrać, tylko minuta i 20 sekund.
Lewandowski nie przebija ISO 7. Bardzo słaby jest ten gościu w tym Lewandowskim, naprawdę, no kurna. Nie potrafi przebić Lewandowskim ISA. Nie trafia, nie wie co się dzieje. Bardzo, bardzo dziwny ten gość. Nie wiem, czy on jest zmęczony już grą może i dlatego, ale no strasznie, kurde, ma duże problemy, aby zniszczyć ten radziecki czołg ciężki. Ty, no i znowu nie przebił. Ja nie wiem, ty. On chyba z 4 strzały zmarnował, słuchajcie. Mimo minimalnej odległości, bo to są strzały na kilkadziesiąt metrów. Gość dał 4 strzały bez uszkodzeń. No, gdybyście zagrali randoma i 4 razy nie trafili, albo nie przebili, to coś mi się wydaje, żebyście powiedzieli: kurna, no, zrąbałem. Ten gość właśnie zrąbał. 18 sekund do końca. Zespół Smile może wygrać tą rundę. Muszą tylko zniszczyć 2 czołgi, ale czy zdążą? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie uda im się to w 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. I CES. I Super Conqueror. 2 czołgi te ocalały. Więc obrońca, jako że to był Dopamin, wygrywa. Zespół Dopamin na żółto. Zespół Smile na fioletowo. W zespole amerykańskim Dopamin mamy Leoparda, E5, Konia, Mausa, 3 i 7. Zespół Smile wziął Minotauro, CS-a, 2 VZ-y, 2 Konie i ISA 7. Czołgi, które się wyróżniają na pierwszy plan, to oczywiście Leopard. Bardzo mało było Leopardów w tym turnieju dotychczas. Raczej były tutaj CS-y, prawda, albo Baczaty. No i Minotauro. Minotauro akurat dość często jest spotykane. To jest chyba najpopularniejszy TEDek w turnieju po Esterfale. Kiedyś to były E3, ale po nerfie Minotauro jest ważniejsze. Czy to z uwagi na większą uniwersalność, czy to na wieżyczkę, która no, odgrywa ogromną rolę. Uderzenie ma być przeprowadzone, widzę, linią 0. Tutaj zespół Dopamin chce szukać szans na sukces. Leopard oczywiście ustawiony na swojej półeczce tradycyjnej, aby wspierać ekipę. No, ktoś powie, STRV lepszy, strzela częściej, ma lepszy DPM, lepsze działo, celniejsze, ale no nie daje tej uniwersalności w tej późniejszej fazie z uwagi na swój brak wieżyczki. Dlatego też postawiono na konstrukcję niemiecką. Zobaczymy, czy słusznie. Minotauro ma bardzo dobrą pozycję pod kampienie. Wyjęcie stąd go będzie bardzo trudne. Coraz pewniej podjeżdżają gracze Dopamin od tej linii 0. Mają wszystkie 7 czołgów tutaj skierowanych. To jest ich przewaga na pewno, bo zespół Smile ma jedno Minotauro poza akcją w sektorze A2. Zobaczymy, czy uda im się przełamać tą obronę. Mimo tego, że mają dużo sił, to straty są nieuniknione i będą bardzo duże. Maus ma zadanie przyjąć na siebie uderzenie, a za niego mają wyjechać pozostałe czołgi. Tak przynajmniej ma to wyglądać w teorii, a jak będzie, to zobaczymy. Maus naciera, za nim Super Conqueror. Maus odsłania się, dał strzał, no nie uprzebił niestety, no wiadomo, no nie udało mu się. To był trudny strzał w Super Konia, ale są próby tutaj robione.
pan snajper napisał, że Smile wygra. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie zespół Dopaminę ma ten plus, że wjeżdża w kapa. No może nie Nexus, on tutaj został na gąsienicy i faktycznie jego sytuacja nie wygląda aż tak dobrze. Jest na strzał, czy da rady się schować? Schował się, ale co to za życie na ogrysku? Nic przyjemnego. Nic dobrego z tego nie wynika. Na ten moment możemy powiedzieć, że Feret bardzo mocno ucierpiał na tej snajpie. Zobaczcie, stracił prawie 1200 życia. No, to był błąd. To jak się wychylił. Leopard poluje na CS-a. Szuka bicia jeszcze na Super Conqueror'a, ale nie ma go za bardzo. Baza będzie zbita, to raczej nie jest problem. Tutaj nie spodziewam się, żeby był w stanie ktokolwiek zagrozić przejmowaniu. No właśnie, baza bez problemu zbita. Leopard wie, że tam gdzieś może być CS. Wysyła strzał na ślepo. Pytanie, czy to weszło? No właśnie, to już jest zagadka. No, CS tam jest w okolicy, ale już ucieka. Presja kapa dalej trwa. Zespół Dopamin ma dwa ogryski. E5 i ISA7. HP-kowo jest strata atakujących, to jest niecałe 1500 życia. Ale tak mówię, ta presja kappa, ona jest taka trochę sztuczna, ponieważ nie ma możliwości, aby skutecznie przyjmować tą bazę. To przyjmowanie wcale nie jest zbyt skuteczne. No i sami widzicie teraz, że całe kapowanie poszło na marne, bo i tak to bazę po prostu sobie zbili bardzo gładko. Leopard rzuca się w kierunku CS-63. Leopardę musi odpuścić, ponieważ wie o tym, że CS ma lepszy DPM i ten pojedynek po prostu wygra. Szczególnie, że daje jeszcze jeden strzał na dojeździe. Atakowanie tego CS-a to był błąd tego gracza w Leopardzie. Więcej pomógłby chyba z sektora H0. Zespół Smile powinien spokojnie tą rundę wygrać, tak jak tutaj zresztą napisał jeden z naszych widzów. Mają przewagę i HP, i czas powoli się kończy dla atakujących. Jest to już tylko minuta i 20 sekund. Ostatnia szansa dla Dopamin, aczkolwiek nie za bardzo mają już czym nawet tutaj wykonać ruch. Leopard jest pod spotem, widzi go i 7. ...50 sekund, bardzo mało czasu. A Mausik musi się wycofać. Widząc, co się dzieje, uznał, dobra, ja się cofam, bo to nie ma sensu. Sekund. No i moi drodzy, po czasie, jeszcze na koniec gracze Smile zrobili tutaj fraga, ale jedno jest pewne, nie było tutaj w ogóle szansy dla nich, aby wygrać tą bitwę. Dajcie znać, jak będzie teraz, zobaczymy. Zespół Dopamin
postawił na 2 CS63, 2 obiekty 277, 2 mausy i ISA 4. W zespole Smile mamy CS-a, 3 piątki, 2 mausy i ISA 7. Tak wygląda ich składzik. Jak na razie zespół Dopaminę maksymalnie koncentruje się na zajęciu środka mapy. CS-y są już na miejscu, zajęły mida. 277 dopiero podsyłają tutaj swoją jakość. No ja strzał na przykład słyszę bardzo dobrze, no nie wiem. Jest strzał i od razu słychać. Dziwię się tutaj, no. Pozdro mordeczko, jeśli nie mam jeszcze VIP, to proszę o VIP, jak się da uśmiechnięta. Teraz jest spoko, no to się cieszę, no to najważniejsze. Dziękuję bardzo pani MPEG, pamiętaj, że od 12 miesięcy jest VIP, ok? 12 miesięcy i wtedy jest właśnie VIP jak coś. Bardzo słabe jest to, że od kilku godzin Wargaming mi nie odpowiada. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że nie pracują o tej porze. Technicy już nie pracują. No po prostu napisałem do nich o godzinie 20 i od 20 nie mam odpowiedzi, co nie? Zapytałem się, dlaczego nie działa transmisja tak jak powinna, to nie odpowiedzieli mi. Pan Blur wpakował się w niezłe tarapaty, chciał wjechać za budynek w kapie i wywierać presję, ale no to było kosztowne. To było bardzo kosztowne. Teraz jeszcze haeki lecą w jego stronę. Niewiele brakuje, a ten IS-4 dostanie, moi drodzy, podpałkę. Zobaczcie, czy ma uszkodzone zbiorniki. CS63 skończył bardzo podobnie. Zespół Dopamin musi się wziąć w garść, ponieważ te ataki na razie tutaj absolutnie nie wyszły, a tylko utracili swoje korzyści z posiadania dwóch mausów. Blur cały czas traci życie i ma te zbiorniki, to jest proszenie się o wpiernicz. Pamiętajcie, że najpierw dostaje się zbiorniki, a potem jest podpałka w takiej kolejności. Tak to wygląda. Fluki ma teraz piękny cel, jedzie mu mausik wodą. Jednak nie wiadomo, czy cenniejszym celem i ważniejszym celem nie będzie teraz ten CS63. Mausik bokiem. Nie ma opuszczenia działa i jest troszeczkę za niski. Transmisja azjatycka była bardzo dobra. Nie było żadnych prawie problemów technicznych. Ale europejska jest fatalna, jeśli chodzi o wykonanie, niestety, ale no nie starają się w ogóle. Najgorsze jest to, że te problemy są zawsze takie same, co nie? Oni nie testują tego, co trzeba zrobić. Nie testują dźwięku i to jest problem. Z dźwiękiem codziennie jest problem, jak jest transmisja. Na przykład w pół bitwy nie ma dźwięku. To jest taka irytująca sprawa. Fluki fokusuje się na mausie. I tutaj, moi drodzy, weszła podpała w tego mausa. Maus dostał jeszcze silnik przy okazji. Ugasi się, ale już na ogryzku. Ale to jest ogryzek.
Luki. Tym Isem może być z siebie dumny, to jest jego bitwa. Zrobił 3000 uszkodzeń i teraz może nawet skończyć czołg. Skończył 277. Witamy, Marek. Pojedynek E5 z 277 E5 powinna to wygrać, jeśli przebije. Ale na drodze stanął Bastian, który tutaj dał o sobie znać. Zespół Smile ma tak naprawdę już zapewnione zwycięstwo. Zobaczcie zresztą na ich liczbę życia. 11200 do 3500. To jest przepaść. Obrońca tutaj, no, zawsze praktycznie widać, wygrywa. Te drużyny nie potrafią za bardzo atakować. One są tylko uzależnione od właśnie obron. Bastian, trzeci frag. Idzie jak burza, teraz poluje na te czołgi na środku. Kolejnym celem jest Ceś i Kweret. I 4 na strzał, Małsik chyba go skończy, dokładnie. I został ostatni cel, 63. Pojedynek powinien być wygrany przez E5. Dokładnie, jeszcze tutaj I7 wspomógł kolegę Bastiana. I Smile jest o włos od wyjazdu do Chin. Jeden, moi drodzy, jeden pojedynek, jedna runda dzieli ich od Chin. Zespół Dopamin postawił na dwa mausy, uzupełnia je o ISA7, E5 i CS-a. Zespół Smile mówi: ryzykujemy. Bierzemy bezety. Bierzemy te bezety, aby szybko może zająć środek. Zobaczymy, czy to nie będzie błąd. Do tego mamy jeszcze Małsika. 277. Chori nawet się znalazło, no. Różnorodnie tutaj. Salaha din salamu alaikum giałże. Czy szejkowie zwedłów wynagradzają cię, aby adekwatnie do tego katorżniczego wysiłku komentowania turnieju przez cały weekend? Uśmiech 10 zł. Nie. W sensie, bardzo ładna seria strzałów teraz w Nexusa, udało się tutaj, o kurde, i nawet transmisja z YouTube'a widzę dostała. Co jest? O, wróciło. Ja nie jestem tutaj zatrudniony przez Wargaming do komentowania, robię to dobrowolnie. Znaleźli sobie frajera. Robię to za darmo. Jedyne wsparcie, jakie dostaję, to jest wsparcie od was, za które bardzo wam dziękuję. Natomiast nie jest mi płacone w żaden sposób za to komentowanie. To jest po prostu tak, że ja zapewniam wam transmisję w języku polskim. Zespół Dopamin. Trzeba sobie powiedzieć, że ucierpiał mocno na tym przejeździe, szczególnie Nexus w tym IC7, ale mają wciąż lekką przewagę. Leciutko, leciutką przewagę. I bardzo dziękuję oczywiście Salahadin i Aleikum Salam. Ten Hori sprawdza się fenomenalnie do penetrowania tego pancerza ISA-7. Zobaczcie zresztą sami, tutaj strzał za strzałem staje ten IS-7 dziurawiony. To jest zasługa penetracji, jaką posiada Hori. Jest to 360 na pocisku przeciwpancernym. No wiadomo, no to jest ogromna, ogromna wartość. Dlatego też te 360 penetracji tutaj robi robotę.
Jeśli zespół Smile wygra tą rundę, będą mogli cieszyć się z wyjazdu do Chin. Muszą jednak... co zrobić, to właśnie... rozbić tą obronę. Obronę, która jest dość dobra. Choć, jak każda, ma swoje słabsze punkty. W tym wypadku najsłabszym punktem wydaje się, że byłaby woda, gdyby zaatakowali wodą. Ale czy to zrobią, ciężko stwierdzić. Pamiętajcie, że mamy przewagę. My dokładnie wiemy, jak są zlokalizowane siły obu stron. Oni nie mają takiej informacji. O co chodzi z tym wyjazdem do Chin? No po prostu mają wyjazd do Chin. Nie wiem, czy tutaj można więcej powiedzieć. Wyjazd do Chin, no to wyjazd do Chin, no kurde. Na turniej, jadą do Chin na turniej, jak wygrają. Dziękuję bardzo, Salahadin, to bardzo miłe z twojej strony, hojne i ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału i tych transmisji turniejowych. Zespół Smile musi ryzykować. Czas leci nieubłaganie. 3 minuty 35 sekund. Oni dwa razy spóźnili się z atakiem. Dwa razy byliby już właśnie w Chinach, kurde. Oczywiście myślami, ale no dosłownie, bo też mieliby to zapewnione, ale spóźnili się. Za wolno atakowali. I teraz nie mogą już pozwolić sobie na to kolejny raz, bo to nie o to w tym chodzi. Muszą w końcu ruszyć z kopyta i wykorzystać te 3 minuty bardzo aktywnie. Dlatego są tutaj za kamyczkiem i szukają przestrzału na PM-a. PM w tym mausie ma nieciekawą sytuację, bo dostaje z dwóch stron. Z środka i z miasteczka, z wioski. Mausem nie jest łatwo się obrócić. Chyba doskonale o tym wiecie, jak wolno obraca się maus. Więc no, PM ponosi straty. Ponosi duże straty. Pół życia spadło mu już z konta. Dwie minuty 25 sekund. Uważam, że zespół Smile znów za długo zwleka z ruchem, ociąga się i może za to zapłacić właśnie niewystarczającą ilością czasu. Zobaczymy, jak będzie tym razem mapa kopalni. Dla nich na szczęście jest małą mapą i tu nie ma gdzie się schować. Małsien, no jest tutaj na ogrysku, teraz nawet zostaje zniszczony przez pana Flukiego. No i teraz trzeba jechać dalej po E5 i kolejnego mausa. Ten maus oczywiście może tutaj długo wytrzymać i kupować cenne sekundy. Teraz bardzo cenne podpalenie przez tutaj Hori, japoński niszczyciel. Po raz kolejny pokazał, że daje fajne efekty. A Basten jest sam w starciu na dwóch. Na szczęście dla niego odbił. Presja kapa kontynuowana. CS próbuje grać na czas. Hori jest tutaj na pewno martwy. Wystarczy jeden strzał piątki. Właśnie jest po Hori. Minuta 22 sekundy. Maus na dwa strzały. E5 chce zdekapować bazę za wszelką cenę. 15 sekund. BZ zjechał. Wjeżdża w kapa. Baza, moi drodzy, będzie chyba niezdekapowana. 3, 2, 1. Koniec czasu. I baza zbita. Fluki w ostatnich sekundach dostaje dekap. Paddington kupuje cenne sekundy. Czy będzie kolejny strzał na ślepo? 10, 9, 8, 7. Jest, moi drodzy, prawie trafiony Fluki, ale zabrakło czegoś. 2 sekundy, 1 sekunda i baza przejęta w ostatnich tutaj już tak naprawdę sekundach. Zespół Smile wygrywa tą rundę, a to oznacza, że jadą do Chin. Zespół, który typowaliśmy,
na wygranego. Typowałem, że Smile wygra amerykański turniej. Wygrywa te rozgrywki. Także ten typ nam się sprawdził fantastycznie. I moi drodzy, oni są tutaj najlepszą drużyną amerykańską. Pierwsze miejsce w Stanach. Czyli mamy już dwie drużyny. Zespół Smile i zespół Hit and Run. One są pewne wycieczki do tego azjatyckiego kraju na turniej. Opór zajęło trzecie miejsce. Jak widać, BZ w tej rundzie zrobił robotę, tak samo Hori, 3500, naprawdę te tutaj czołgi odegrały ważną rolę. External coś tak dużo nie postrzelał, ale nie ma znaczenia, nie ma to większego już znaczenia. Opór leci do Chin, opór nie. Opór będzie walczyć o wyjazd do Chin, ale to jest troszeczkę co innego. Na koniec mamy z tej części turniejowej jeszcze coś takiego jak losowanie, kto z kim będzie grał w turnieju dzikiej kart, dzikiej szansy. Czyli będziemy zaraz mieli takie jakieś losowanie, kto z kim będzie grał, z kim będzie grał opór, z kim będzie grał zespół W. To za chwilę powinno mieć miejsce. Are you sick and tired of being relentlessly shamed for your lack of skins and loot boxes and other cool things? Well, don't worry about it. We've got you covered, Jimmy. Hi there, we're Million Pugs. You've probably seen our logo on stream, but here's what we actually do. Million Pugs earns you skins and in-game rewards whenever you... Tak, Hit and Run z Call Me Piotrem, Monsterem jedzie do Chin. Nagrody za typowanie meczy będą na maila. Na mailu dostaniesz wiadomość od Wargaming. Kichen się za kelnera przebrał. Mamy podsumowanie całej drabinki amerykańskiej. Pierwsze miejsce Smile, drugie Dopamin, trzecie zespół Burbology, czwarte Escalate.